Kłaniam się po krótkiej przerwie. 507 964 253 507 964 253. Gramy do 15:30. No, 20:15:30. 16. No, coś tam wytargowałem. No, dobra, 15:45. Musimy skończyć. Zaraz Państwu opowiem o tym, co chciałem, ale mamy Pana też z Wrocławia. Pan Roman z Wrocławia. Kłaniam się, Panie Romanie. Dobry wieczór. Dobry wieczór, Panie redaktorze. Kłaniam się Panu. Proszę Pana, sprawdzają się moje przepowiednie. Ale które? Sprawdzają się moje przepowiednie. Mówiłem na samym początku, żeby zaminować, proszę Pana, teren na granicy. A to jeszcze parę miesięcy temu, miesiąc czy dwa rozmawialiśmy. Żartami to powiedziałem, ale teraz widzi Pan, to się sprawdza. Mówię, jeżeli pozwolili do tego, że teraz, wie Pan, łamią, kładą belki, robią kładki i będą przechodzić przez to. Nie to, że wojsko, wie Pan, tam wyślą 12 tysięcy czy Straż Graniczna. To niewiele da, wie Pan, bo będą w każdy dzień, ich jest tam tysiące. I coraz więcej ich będzie szło. Dopóki nie użyją broni, nawet gładkolufowej, proszę Pana, kul. Ja wiem, że chodzi o to, żeby nie używać, że prowokacja. To nie jest prowokacja. Prowokuje Łukaszenka i cały świat wie. Dlaczego się nasi boją, ten rząd się boi, proszę Pana, użyć broni. Po to tam są na granicy. Jeszcze trochę, to im wejdą do domu na siłę. I co zrobią? Też ich będą głaskać? Gazem częstować? No wie Pan, no dla mnie to jest głupota. Tak nie może być, proszę Pana. To jest granica i to jest świętość. Że jak przekracza ktoś granicę nielegalnie, niech idą tam legalnie, są przejścia. Dlaczego tam nie idą, tylko przeskakują tutaj, proszę Pana, przez granicę. A druga sprawa. Już jak patrzę na tych zdrajców, tego Rudego, tego, jak ja mówię, wypierdka Hitlera, ale oni mają poparcie, wie Pan, w tym sądownictwie. To zrzeszenie sędziów, ta prostytucja. Panie Romanie, bardzo uprzejmie proszę, bez brzydkich wyrazów. Naprawdę musimy się czymś różnić od nich. Bardzo uprzejmie proszę. Ale ja się nie wyrażam. Proszę Pana, prostytucja to nie jest taki brzydki, strasznie wyraz. Ale z tym Hitlerem, co Pan powiedział, to nie jest okej. Okay. Nie ma we mnie zgody na takie słownictwo. Dobrze, przepraszam. Nie tego, ale to jest, wie Pan, moje zdanie. To zgadza się. Przepraszam, nie będę używał. Ale takie zdanie Pan może mieć, wie Pan, w którym miejscu? Moim zdaniem między przedpokojem a toaletą, bo już tam na salony bym z tym nie wchodził, bo to jednak tak różnie bywa. Koleżanka, małżonka może mieć takie pretensje do Pana, jakie kiedyś moja miała do mnie, jak nagrali Kaczora Dyktatora i się okazało, jak on mówi brzydko. Pamięta Pan, jak on brzydko mówił? I tak patrzyła na mnie z wyrzutem, a Ty tak nie możesz? No nie, no właśnie. Ja Pana rozumiem, tylko bardzo uprzejmie proszę, żebyśmy w tym programie, w tej przestrzeni nie używali takich zwrotów. Nie będę używał takich zwrotów, ale wie Pan co? Dla mnie to są zdrajcy. Ta cała opozycja to nie jest opozycja. To jest inna sprawa. Takich słów na pewno mogę używać, bo to jest prawda. To nie jest ani zakamanie. Wie Pan, tutaj. I ja bym prosił, żeby używać tych słów, takich zwrotów zdrajcy, a nie opozycja. Bo to nie jest opozycja, wie Pan. Która sama swoje gniazdo robi. Jeździ do Unii i każe wstrzymywać pieniądze i takie rzeczy. Wie, jak pan być może zauważył, ja się posługuję taką samą techniką jak nasz wróg. Oni mówią zamiast Marsz Niepodległości, Marsz Narodowców. I ja też mówię czasami opozycja, a czasami mówię zdrajcy. Kłaniam się, Panie Romanie, pozdrawiam serdecznie. A propos tego marszu, bo to chciałem Państwu powiedzieć na początek tej drugiej części. Dzisiaj sąd znowu zdecydował, że marszu nie będzie. Zamiast tego będzie w tym miejscu uroczysty skok na główkę z mostu 14 kobiet. Jako pierwszy o decyzji sądu na nadzwyczajną skargę ministra Ziobry poinformował na Twitterze
pan redaktor Gierszewski z Radia Z napisał tak. Sąd apelacyjny oddalił wniosek prokuratora generalnego ze skargi nadzwyczajnej o wstrzymanie wykonywania wcześniejszej decyzji sądu administracyjnego w sprawie Marszu Niepodległości. To oznacza, że uchylenie decyzji o rejestracji Marszu Narodowców jako wydarzenia cyklicznego pozostaje w mocy. Marszu Narodowców, zwracam na to uwagę. No. Tak właśnie oni postępują z tym marszem, żeby się tym lemmingom wbijało do łbów, że to faszyści będą maszerować. Narodowcy, faszyści. Decyzję sądu administracyjnego skomentował w internecie zastępca Zbigniewa Ziobry Marcin Romanowski. No między innymi on skomentował tak. Każdy Polak wie, że Marsz Niepodległości odbywa się co roku, czy to się komuś podoba, czy nie. Mimo to sąd apelacyjny oddalił wniosek prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry. Udawanie, że Marsz Niepodległości nie jest wydarzeniem cyklicznym, zaprzecza rzeczywistości i wspiera antypolskie działania Rafała Trzaskowskiego, tak napisał wiceminister sprawiedliwości. Proszę Państwa, organizatorzy Marszu Niepodległości, żeby było jasne, podtrzymują, że bez względu na tę dzisiejszą decyzję sądu 11 listopada marsz się odbędzie. Oczywiście, że się odbędzie. No, ja tylko jedną prośbę do wszystkich uczestników, żeby posłuchali tego, co mówi ta sympatyczna patriotka. Uwaga Telekino, bardzo uprzejmie proszę. Proszę pokażcie tę taką fajną patriotkę, co ona tam mówiła, że jak ma być na tym marszu, tak? Bardzo proszę. Pamiętajcie o tym, że skończyło się grzecznie, że jak protestujemy, to zostawiamy ślady i cała Polska będzie błyskawica wszędzie. Pamiętajcie o tym. Dosyć tego. Chcemy widzieć wszędzie błyskawice na ulicy, na płocie, na budynkach, tak żeby oni też widzieli, że jesteśmy wszędzie. Także proszę się zaopatrzyć w sprzęt, bo skończyło się. Teraz będziemy rozdabiać wszystko i wszędzie symbolami wolności. Przykujcie się, żeby zalać Polskę błyskawicami, żeby zaznaczać każde miejsce, które jest dla nas ważne. Tutaj mi mówią coś na ucho tam, że ten film, co przesłałem, że to nie jest żadna patriotka. Co nie jest patriotka? Każdemu wolno kochać. Wy się tak nie ograniczacie. Tam siedzicie w tej reżyserce, kurczę, zasuwają za miskę ryżu i nie wychodzą z tej szafy, świata nie widzą. Oczywiście, że jest patriotka. Co Zenek nie ten? Zenek to nie ten. To nie jest istotne, to nie jest ważne. Chodzi o ideę, tak? Chodzi o marsz. Patriotyzm jak kapitał. Nie ma narodowości. Takie czasy. Trzeba z młodymi naprzód iść. Biec z takim Frankiem przed siebie. Tam na mecie czeka szturc z małżonką. Będzie zakładał na tych zwycięzców czoła wieńce laurowe, każdemu wręczy bakłażana. Naprawdę warto. Dlatego ja wszystkich bardzo uprzejmie zachęcam i będę to robił jeszcze bardziej, jak oni będą zakazywać. A ja będę zachęcał tym bardziej, żeby właśnie przyjść, pokazać i zademonstrować. O tym w tym TVN-ie nie powiedzą. Ten pan sędzia, który zakazał, Robert Obremski się nazywa, z Sądu Apelacyjnego w Warszawie, pan sędzia. No to jest ten sam pan sędzia, który pod koniec października otrzymał w mocy decyzję Sądu Okręgowego w Warszawie. W tej samej sprawie. Portal w polityce.pl przyjrzał się działaniom pana sędziego. No, wprawdzie on nie jest członkiem tych skrajnie upolitycznionych stowarzyszeń sędziów Justicja i Temis, ale jawnie wspiera działania obu tych stowarzyszeń. Angażował się na przykład w obronę sędziego Safiana, podpisał listę sędziów, którzy domagają się pełnego wykonania postanowień TSUE. Podpis pana sędziego Obrębskiego widnieje też na liście, które Forum Współpracy Sędziów przesłało w ubiegłym roku do OBWE, w którym atakowano wybory kopertowe. Składał też gratulacje dla sędziego Piotra Hofmańskiego, kiedy ten został sędzią Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze. Uchylił wyrok, który oddalał pozew 38 sędziów przeciwko Tomaszowi Sakiewiczowi. Robert Obremski, sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie, był w składzie rozpoznającym apelację w sprawie o zamieszczenie sprostowania wytoczonej przez 38 krakowskich sędziów w Gazecie Polskiej. Chodziło o wywiad z premierem Morawieckim, w którym powiedział premier, że w krakowskim sądzie działała grupa przestępcza.
Sąd uchylił wyrok sądu pierwszej instancji, uznając za błędne jego ustalenie, że skoro wywiad był przez premiera autoryzowany, to nie można żądać sprostowania od gazety. Można, wszystko można, oczywiście, że tak. Na początku 2017 roku orzekał w składzie, który pośrednio poddał wątpliwość status sędzi Julii Przyłębskiej, prezes Trybunału Konstytucyjnego. Wspólnie z innymi sędziami skierował do Sądu Najwyższego pytanie prawne w tej sprawie. No, zasłużony towarzysz. Proszę Państwa, naprawdę zdecydowanie trzeba rozpędzić to całe towarzystwo na cztery wiatry i to rozpędzić pod absolutnie słusznym hasłem wolne sądy. Niech te sądy nareszcie będą wolne. Bez takich obręcznych. Pani Krystyna Zwarszawy. Kłaniam się Pani Krystyna. Dobry wieczór. Dobry wieczór Panie redaktorze. Cieszę się, że się dostałam, dodzwoniłam. Ja w kilku sprawach. Najważniejsza. Jestem, tak jak wiele osób, oburzona występowaniem pani Kurdej Szatan. I mam wielką prośbę do autorów tego serialu M jak Miłość, żeby usunęli tą panią, tą postać, którą ona odtwarza z tego serialu. To jest jakaś marginalna, marginalny fragment, nie jest głównym jakąś nicią przewodnią tego serialu. Nic się nie stanie. Nie mówię, żeby ją uśmiercić. Można ją wysłać do Francji, tam się zakocha i zostanie i zniknie z tego serialu. To jest jedno, bo to, co ona zrobiła, to jest... Ja nie znajduję słów oburzenia na taką wypowiedź. Przecież ci ludzie z narażeniem własnego życia i zdrowia, za przeproszeniem, jej tyłka bronią. Nie mogę tego inaczej nazwać. Tak jak wszystkich nas bronią. Może ona sobie by na swoim 100-metrowym tarasie wystawiłaby parę namiotów i przyjęła tych rzekomych uchodźców. To jest jedno. Drugie, czy na przykład... Wiem, że to by była trudna sprawa, ale trochę armatek wodnych, żeby tak puścić i takim mocnym strumieniem po tych, nie na drugą stronę po tym, tylko tutaj w linii tych naszych zasieków. Puścić tak, żeby oni nie mogli podejść, bo to jest mocny strumień, bo trochę by się pomoczyli i trochę by ich to zabolało, nie wiem. To jest może no nie najlepszy pomysł, ale zawsze coś by było. To jest drugie. Poza tym pan Tusk, to niech sobie przypomni, Herr Donald, jak skończył Adolf. I niech przestanie mieszać tu w Polsce, niech pakuje swoje walizki razem ze swoją rodziną i niech zjeżdża do swojej prawdziwej ojczyzny. A jeszcze wracając do pana Trzaskowskiego, jak pan Trzaskowski starał się dostać na salony polityczne, to się bardzo chwalił, jakie to on dysputy prowadził z profesorem Gieremkiem w języku francuskim. A teraz co, tak nisko upadł, że mu odpowiada język pani Lempart i ją popiera? No bardzo nisko upadł. To było ostre szybowanie w dół. I w ogóle zabronienie przemarszu naszej historycznego naszego fragmentu. To jest coś, nie znajduję słów. To zabronić, a puścić takie panie rynsztokowe. I pomysł na zmiany nazwy Ronda Dmowskiego na Rondo tych rynsztokówek, to jest skandal. Pan Trzaskowski to się w ogóle nie nadaje na prezydenta stolicy. Podobno ktoś już nareszcie się ruszył i zaczyna się, może dożyje tego, że będzie jakieś referendum, żeby go odwołać, bo to nie jest osoba, która powinna reprezentować stolicę naszego kraju. To już chyba wszystko, bo ja już jestem tak zdenerwowana tymi wszystkimi wydarzeniami, że nie chcę zawracać głowy i za dużo słów mówić, ale to wszystko pod rozwagę. I Polacy, zastanówcie się, jak przyjdą głosowania, na kogo wy głosujecie, bo teraz po czasie okazuje się, że my mamy kupę takich filoniemców w Polsce, w naszych różnych władzach, w naszych tych i ten rzecznik praw obywatelskich i pan trzecia osoba w państwie
mnie to dobija i przeraża wszystko. Ludzie, zastanówcie się, na kogo będziecie głosować w najbliższych jakichś wyborach. Do widzenia, żegnam, pozdrawiam wszystkich i pozdrawiam serdecznie wszystkich naszych pograniczników. Do widzenia. Bardzo dziękuję uprzejmie, pani Krystyno. Ja jestem jak najbardziej daleki od tego, żeby nakręcać tutaj jakieś emocje, proszę państwa. Ja raczej bym proponował, żeby patrzeć na te wszystkie wydarzenia w miarę chłodnym okiem. Na przykład ta Kurdej Szata. Nawet nie wiedziałem, szczerze mówiąc, że ona w jakimś serialu występuje. Przepraszam, ja oglądam tylko sport i publicystykę. No, kaleka jestem pod tym względem. To ona występuje w bardzo trudnej dyscyplinie sportu. Ona uprawia taką dyscyplinę, w której jest ostra konkurencja. Lepiej, żeby tak na to państwo patrzyli, tak mi się wydaje, niż włączali tam swoje uczucia, swoje emocje. Wiem, że łatwo się mówi, no ale no, czasy są takie, że no na przykład, no, co tym razem powiedziała Agnieszka Holland dla wysokich obcasów, na co tym razem napluła kogo i co potraktowała jadem i taką no, typową, tradycyjną pogardą. Kilka cytatów. To, co się dzieje dziś na polskiej granicy, to laboratorium. Odbieram to jako walkę o duszę Polaków. To, co wybierzemy, jakich polityków poprzemy, zadecyduje, jakim będziemy społeczeństwem i czy za kilkadziesiąt lat będziemy musieli się wstydzić za to, co zrobiliśmy i fałszować historię. To Holland tak mówi. Powściągliwe reakcje Unii Europejskiej w sprawie kryzysu migracyjnego to początek Europy otoczonej murami, a potępienie działań władz Polski jest miękkie. Te reakcje są oczywiście zniuansowane. Cały czas jednocześnie się mówi, że trzeba przestrzegać prawa i zasad humanitaryzmu, ale potępienie tego, co robią polskie władze, jest bardzo miękkie. Jest wręcz pewien rodzaj zadowolenia, że takie rzeczy robi się polskimi rękami. Polacy nie cieszą się dziś ani sympatią, ani solidarnością Zachodu. Więc niech sobie ubrudzą ręce we krwi, potem się będzie mówić o nich to samo, co dziś się mówi o polskim antysemityzmie, bo niewątpliwie to, co się dzieje na granicy, jest ekspresją głębokiego rasizmu. Wyobrażam sobie, że polskie służby graniczne to są zwykli ludzie, dla których przekroczenie progu, za którym się wyrzuca płaczące dzieci do zimnego lasu na możliwą śmierć, jest trudne. Dlatego trzeba to obudować ideologią. Dla mnie jest to przekroczenie kolejnej granicy, bo jeśli akceptuje się de facto mordowanie ludzi, to można już wszystko zaakceptować. To, w czym startuje ta Barbara Q, jak powiedział pan Roman Szatan, to jest naprawdę trudna dyscyplina sportu. To trzeba doceniać. Przy jak ona ma takie walki jak ta Holland, to nie jest tak łatwo, proszę państwa, osiągnąć, wykręcić jakiś dobry wynik. Frontex, tak, no właśnie, bo był taki czas, kiedy pani redaktor Olejnik cały czas mówiła testy. Teraz jest taki czas, bo jest inna mądrość etapu, że trzeba cały czas powtarzać Frontex. Jednym z polityków nawołujących do wykorzystania niebywałego potencjału tej unijnej agencji był dzisiaj Paweł Kowal z Koalicji Obywatelskiej. Napisał na Twitterze Paweł Kowal tak. Frontex ma możliwości mobilizacji funkcjonariuszy z państw Unii Europejskiej, różne możliwości operacyjne oraz doświadczenie. Frontex to nie tylko urzędnicy. Trzeba wezwać Frontex. To po tych wydarzeniach, które dzisiaj miały miejsce na tej granicy. Polskie władze nie radzą sobie na granicy polsko-białoruskiej, nie poradzą sobie bez Frontexu i wsparcia Unii Europejskiej. Obecna polityka rządu będzie prowadzić do tragedii, których nie da się ukryć przed opinią społeczną. Żaden mur teraz nie pomoże. Jesteśmy nieprzygotowani i sami nie damy rady. Tak z kolei napisał pan redaktor Jacek Nizinkiewicz z Rzeczpospolitej. No, ciekawie, muszę przyznać, zareagowała była rzeczniczka Lewicy, pani posłanka Anna Maria Żukowska, która swoją odpowiedzią spowodowała pewnego rodzaju konsternację wśród internautów, dlatego że napisała tak. Tych funkcjonariuszy jest na całą Unię Europejską 1000. 1000 osób na 27 państw. Przyślą do Polski z 50. Dajcie spokój z tym Frontexem. Tak pisze Anna Maria Żukowska. No proszę.
Maciej Wąsik, niezawodny wiceszef MSWiA, po raz któryś napisał: Frontex to 1300 urzędników, Polska Straż Graniczna liczy 16 tysięcy funkcjonariuszy, pomaga jej 10 tysięcy żołnierzy i policjantów. Frontex na Litwę wysłał kontyngent 60-osobowy, w tym kilkunastu polskich strażników granicznych. No ale to wszystko nie ma większego znaczenia, bo tak jak mówiłem, tak jak kiedyś obowiązywała mądrość etapu pod tytułem testy, 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 tak teraz obowiązuje mądrość etapu pod tytułem Frontex, Frontex, Frontex. Jak najlepsze życzenia dla tych naszych pograniczników, dla tych naszych żołnierzy, wyrazy szacunku, szczerych podziękowań za to, co oni robią. Trzymajcie się, chłopaki, trzymajcie się, dziewczyny. Jest naprawdę masę Polaków, którzy to doceniają, którzy to szanują. Wasze poświęcenie i waszą trudną służbę. Miłego wieczoru, wszystkiego dobrego, do zobaczenia, do usłyszenia, do jutra.